Cześć, witam bardzo serdecznie. Zapraszam Was do nowej serii, jaką zaczynamy. To jest Watch Dogs 2. Będziemy sobie tutaj grać. Ogólnie pokażę Wam, co tutaj można ciekawego znaleźć, zdobyć, jakie misje możemy wykonywać i co w tej grze nas czeka. Także jak na razie pozwoliłem sobie tutaj trochę zacząć już grać, tak żeby po prostu się zapoznać z grą, ogólnie ogarnąć co i jak. Mamy tutaj oczywiście takie fajne misje online, gdzie możemy na przykład z kimś, kto teraz akurat gra w Watch Dogs 2, możemy z nim tak jakby współpracować i możemy jedną misję robić, ale myślę, że teraz nie będziemy w sumie tego robić. Ogólnie tak się sobie zapoznamy z grą, no popatrzcie, jak ten świat fajnie wygląda, jest bardzo fajny, interaktywny. Można sobie tutaj podejść, zrobić z siebie błazna. Albo komuś zrobić przykrość. Dobra, dobra. O, tam mam zwierzęta nawet. Pieski sobie się ganiają, pewnie zaraz będą na mnie trochę szczekać. Myślę, że tą serię zaczniemy jak na razie tym odcinkiem, tak żeby po prostu pokazać wam tą grę. Będziemy, myślę, jakieś tam misje robić, coś tam będziemy robić. Dobra, zrobimy tak, jesteśmy tutaj. Może tutaj sobie weźmiemy sobie tą torbę z pieniędzmi. Tu gdzieś będzie tam, tak? Jakie stoje? Tak, to będzie po lewej stronie, czyli gdzieś tam. Dobra, to sobie tam skoczymy. Zobaczymy co i jak. Ogólnie bardzo ładnie gra wygląda, jest bardzo fajna. Na pewno w porównaniu do pierwszej części jest zdecydowanie lepsza gra. Fajną jest tutaj opcją to, że tutaj mamy, jak mamy ten telefon, mamy na przykład sklep z aplikacjami. To na początku jak zaczynamy grę, to nie mamy różnych tutaj aplikacji. Nam tak jakby każą, żeby potem zainstalować, doinstalować dodatkowe aplikacje, dzięki które nam ułatwią różne tam rzeczy, ale ja już wszystkie oczywiście mam zainstalowane, także nic ja tutaj nie muszę instalować. I fajną rzeczą jest to, że jak na przykład jedzie jakiś samochód i gra w nim muzyka, a ja w odtwarzaczu jeszcze nie posiadam danej muzyki, to tutaj jest taka specjalna aplikacja, że przechwytuje dźwięk w pobliżu i od razu znajduje tą piosenkę, zapisuje ją fajnie w telefonie i mamy tą piosenkę i możemy sobie potem w każdej chwili ją sobie tutaj w naszym odtwarzaczu odsłuchać. Ja sobie włączam któreś z tych piosenek i sobie może być z tego odtwarzacza. Oczywiście wszystkie samochody, wszystkie pojazdy można sobie kraść, jeździć i itp. itd. To jest policja chyba, tak? Oj, to nie będzie łatwe tutaj ukraść tutaj te pieniążki. Gdzie one są? Szkoda, że nie mogę uwagi odwrócić. Chyba nie zabiorę tych pieniędzy tutaj. To jest policja. Nie chcę mieć tutaj napięku z nimi. Dobra, zrobimy sobie jakąś misję. Tutaj są fajne takie rzeczy, że dają nam takie specjalne dodatkowe zadania, że na przykład w pobliżu mamy taki, można by powiedzieć, mural. I chodzi o to, żeby sobie zrobić z tym muralem tak jakby face. Nie face, tylko ten. Selfie. I jak zrobimy z tym muralem sobie selfie, to dostajemy dodatkowe punkty. O. No i wystarczy zrobić sobie coś takiego. Zwykłe selfie, wyciągamy sobie telefon. Zrobimy jakiegoś gesta. O, oczywiście jakaś kobieta nam weszła. Spoko, też się ustawiła do selfie, także fajnie. O, i mamy tutaj zdobyte punkty. I za te zdobyte punkty możemy tutaj dodatkowe gesty do selfie na przykład sobie odblokować. Ja już mam tutaj trochę tych zrobionych, jeszcze nam brakuje tutaj trochę i będziemy mieli ten nowy gest odblokowany, bo tutaj musimy wszystkie te bariery takie sobie tutaj zrobić z tym selfie tak jakby. To jest oczywiście w tej aplikacji tutaj. Tutaj Drive SF, czyli San Francisco.
Tutaj są jakieś wyścigi, tak? Tutaj wyścigi, będziemy musieli się, nie wiem, ścigać. Jakieś takie po prostu wyzwania mamy, tak? Tutaj powiedzmy na szybkość, tutaj po prostu, nie wiem, też jakaś szybkość. Tutaj chyba coś muszę znaleźć komuś. Tutaj jakieś dalekie skoki, nie wiem, a jakie nagrody są? Aha, tutaj jakieś punkty jeszcze, tak za bardzo tego nie ogarnąłem. Co tutaj jest? A, tutaj mamy oczywiście samochody, te, które możemy sobie teraz od tak zamówić. Ale nie będziemy żadnych zamawiać, mamy tutaj różne lakiery. Lakiery możemy dodatkowo odblokować w sklepie. W sklepie, zaraz wam pokażę gdzie, tutaj na przykład w salonie samochodowym są dodatkowe lakiery, które możemy sobie dokupić. Tak, więc weźmiemy sobie jakąś taką prostą misję główną, tak? Tego nie możemy, bo tutaj za mało tych followersów mamy. Bo tutaj oczywiście zbieramy takie followersy dodatkowe. To są misje te na online. Ale tych misji nie będziemy robić, po prostu zrobimy... O, to jest fajna misja. W pobliżu plaży. Dobra, zrobimy tą misję. Pewnie daleko musimy jechać. Nie, 1,5 kilometra. No i sobie pojedziemy, zobaczymy ogólnie tą misję. Także, o! Sobie weźmiemy hajsy od ludzi, bo można oczywiście okradać. Ja mam już w sumie taką umiejętność. Zaraz wam w sumie pokażę te umiejętności tutaj. Tutaj, tu gdzie te badania są, to tutaj mamy różne swoje umiejętności, dzięki którym możemy sobie udoskonalić naszą postać. Będzie nasza postać posiadała różne jakieś tam dodatkowe właśnie umiejętności. Tutaj mamy takiego małego tego, jak on tam się nazywa? Sprężyna, tak? Jest tutaj nazwany jako sprężyna. Nie wiem czemu. Nie, czekaj, sprężyna? Co się tutaj źle mówię? To nie sprężyna, to taki skoczek. O, to będzie skoczek, nie sprężyna. Sprężyna to tutaj możemy jemu odblokować. Tak, tak. Więc tutaj mamy odblokowane jakieś tam różne te bariery. Tutaj jakieś nitro dodatkowe. Różne takie... No... Tutaj jeszcze jakieś takie też dodatkowe, fajne roboty. No, więc to jest nasze takie drzewko umiejętności, dzięki którym odblokujemy i naszą postać po prostu bardziej udoskonalimy w to, że ona będzie posiadała różne te umiejętności, które pozwolą nam fajniej grać, udoskonalić naszą rozgrywkę w lepszą. Także jedziemy do tego punktu, gdzie tam zaznaczyłem, to jest jakaś tam misja. W sumie nie mam pojęcia, co to jest za misja. No i tak więc tutaj wygląda ten świat w tej naszej grze. Tutaj gdzieś mural jakiś był, ale nie będę się tym w sumie zajmował, bo mi się nie chce. Chociaż tutaj jest takie też takie poboczne zadanie, że tutaj trzeba pomalować gdzieś ścianę. Nie wiem, czy tego nie trzeba zrobić sobie selfie. Gdzie? A jak? Wyszek pokazuje się na telefonie taki fajny komunikat właśnie. Wypełniono cel. Dobra. Tutaj musimy... O, tam jest do pomalowania ściana cała. Tylko jak my się tam dostaniemy? W sumie już zaraz pomalujemy sobie tą ścianę pod... Oj, przepraszam bardzo. Ups. Sorka. Nie chciałem tego... No ja wiem, że będą dzwonić, no. Ale ja tam już... Dobra. Przedcie się ode mnie. Wskoczy tu? Wskoczy, super. Jak tu dalej, kurczę? Tędy? A niech se te policjanty tutaj sobie robią. Nadzieję. Tak, i tutaj chyba trzeba będzie pomalować taki ogród fajny, tutaj kobitka ma. Może sobie potańczymy z nią.
Dobra. Także tutaj zrobimy sobie ten mural. Ale czekajcie, oni mnie szukają czy nie? Bo nie wiem sam. O nie, o nie. Jeśli się okaże, że już tutaj weszli na dach, to mam... Cicho, 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 cicho. Dobra, na razie ich tutaj nie ma. Poziom poszukiwań oczywiście nam się tutaj zmniejsza. Dobra, włączymy sobie drona. Mamy oczywiście fajnego drona takiego, którym możemy latać sobie tutaj. Zobaczymy, gdzie ta policja jest. Gdzie ci policjanci są? Jeden jest tutaj. Patrzcie na to. Dorwali gościa. Nie wiem, co on robił. Nie mówcie, że go do samochodu będą pakować. Zmienimy sobie widok. Mówię, fajna jest gra, bardzo fajna, dynamiczna taka. Tak, będą go do samochodu ładować, to... Oni chyba nie wiedzą, że to nie tego, co trzeba złapali, ale spoko, też z plecakiem był, nie? Fajnie, podoba mi się. Mam nadzieję, że bateria tutaj się nie rozładowuje w tym dronie. Że zaraz mogę mieć problem. O, fajnie, tutaj jest obwódka taka pokazana na mapie, w której tak jakby ten dron jest, ma zasięg i może latać, tak? Zobaczymy, czy jego zapakują do tego. Zapakują na bank. A mi się upiekło, fajnie. A ja tam sobie stoję. Tylko głowę widać moją, o tam. No i patrzcie. Załadowali nie tego, co trzeba. Panowie się zwijają. Robota zakończona. No i gitara. Dobra, wracamy. I idziemy robić tamtą misję. Dobra. Podnieś sobie drona. I lecimy do misji. Bo tamtą misję sobie przyjęłem. Dobrze by było ją sobie skończyć. Czekajcie, mój motor chyba tam stał, kurczę. Tutaj jest jakiś donac. Może z tym donacem sobie zrobię fotę. Free hug? Siema, donat. Ustaw się lepiej, facet. No i fajnie. Fotka zrobiona. Dobra. To co, jedziemy do tej misji, tak? Zaraz zobaczymy, czy w sumie tego gestu nowego nie odblokowałem. Fajnie, fajnie. No, fotka ciekawa ta. Fajnie, fajnie, bo tutaj jak fajnie fotki tak zrobisz, to... Dobra. Jeszcze tutaj jedno zostanie i będę miał dodatkowy ten... no, dodatkowy po prostu gest. No, sobie weźmiemy te hajsy tego gościa. Uuu, 7 stówek miał, fajnie. W sumie zbieram na taką snajperkę. Co on znalazł? Kolego! No dobra. Wszyscy mają, patrzę tutaj, hajsy. 414, no nie tak dużo. W sumie buchnąłbym jakąś brykę, tylko że... Ciekawe, to jego samochód? W sumie mam taką umiejętność... Wow. Wow, wow. Ale ma zrywa to auto. Mam taką umiejętność, że po prostu... Przechodnie nie zwracają uwagi na to, jak kradnę samochody.
prostu przymykają na to oko. No dobra, to sobie tam się udamy do tamtego miejsca. Jakieś tak dziwnie się jeździ tym autem. Takie auto chyba. Ale no nic, na to nie poradzimy. Dobra, jedziemy. Zobaczycie sobie misję ogólnie. Ogólnie bardzo ładnie gra wygląda, także mam nadzieję, że dla was się spodoba moja nowa seria z Watch Dogs. Będziemy kolejne odcinki oczywiście nagrywać z biegiem czasu. Myślę, że na pewno nie będą nagrywane codziennie te odcinki, ale co jakiś czas po prostu będę wrzucał i będziecie mogli sobie pooglądać. Dobra, dobra, tutaj jest misja. I to zawsze zastanawiało, co to jest, to zielone. Kluczowe dane do środku nowego początku. W sumie moglibyśmy sobie tutaj o to zadbać i to sobie wziąć. Może ja sobie tutaj pierwsze się wybiorę. Tutaj jest nasza misja, ale na razie sobie tam się udamy. Ale pewnie tutaj może być trochę strzelania. Dobra, na razie sobie wyłączymy nasz odtwarzacz. Bo tutaj patrzę, trochę wrogów pewnie będzie. Pies. Jest Buda, pewnie będzie pies. Gdzieś jest kamera? Tam była kamera, tam była kamera, kurczę. Kurde, kto tu mnie widział? Tam jest, tam jest. A to ja muszę podnieść, tak? Kurczę. Dobra, zrobimy z nimi porządek. Tylko mam nadzieję, że się nie okaże, że będzie ich oczywiście więcej, bo to mi nie będzie pasowało. Gdzie tamten jest? Tamten jest... O, tam chodzi. I chyba tutaj trzech jest. Nie wiem, za którego tu się brać od razu. Dobra, wiecie co? Ja sobie tam się przejdę. Tamten koleś przyjdzie tutaj przecież, tak? Ja sobie go tutaj zagarnę, tylko żeby mnie tutaj nikt inny nie zaskoczył. Będę naprawdę w szoku. Ale musi ktoś jeszcze tutaj być, no. Ja nie wierzę, że tylko są tutaj dwie osoby, no. Halo. Nie, tego nie będziemy hakować, bo to wybuchnie. Nie, nie, nie. Dobra. Zrobimy tak. Ciekawe, do którego momentu on idzie. No tam stoi, dobra. Dobra. Jeden kolega już załatwiony. Dobrze by było, żeby się oni trochę rozeszli, to co by mi bardzo ułatwiło sprawę. Czy tam coś jeszcze jest po lewej stronie? Nie wiem. Dobra. Włączymy sobie muzykę. Trochę za nudno się zrobiło. Trochę się z nimi uporaliśmy, także zabieramy. Tutaj jeszcze jest paczuszka z pieniędzmi. Wow, 4000, ładnie. Dobra, jeszcze zabierzemy tutaj od niego
pieniążki i możemy wracać w sumie do tamtej misji, bo już tutaj dostępne są nowe badania, tak? Czyli to już sobie odblokowaliśmy, tak jakby mamy ten pakiet, co nam ułatwi ten, bo na przykład, żeby każdy odblokować z tych różnych tych umiejętności, to musimy ten właśnie ten taki badawczy zdobyć. Tak, zdobędziemy ten badawczy i potem jak mamy już te punkty umiejętności do badań, to potem już oczywiście doskonalamy sobie i nie ma największego problemu. Dobra, idziemy sobie tą misję, dokończymy. To znaczy dokończymy, na początku ją zaczniemy, bo w sumie nie mam pojęcia, co to jest za misja. Pewnie dużo będzie gadania, bo oczywiście w każdym filmiku, wątku jest... Wow! To facet chyba jest. Halo. Wow. To jest facet, to nie jest kobieta. No popatrzcie na to. Like a good fight? Hey, so did you. Excuse me? Oh, I watched you go toe-to-toe with New Dawn back in the day, but hey, I get it. Oni się chyba znają. W sumie ja pierwszy raz robię tę misję, ale się raczej znają. You don't get to pull that I sold out crap on me. These assholes wreck lives on a weekly basis. They went public with videos of my surgeries. But here's the thing. I don't give a shit. I got nothing to hide. But you're right. No dobra. Nie wiem, pominąć to, czy... That's why you asked me to meet you here. You need my help. Looks like you need mine. Plus, I finish what I start. First of all, don't mistake me. Dobra, trochę to pominiemy, bo długo będzie trwało. Dobra, co? Daleko to mam ten rejestr? A to tutaj! Ja przed chwilą tutaj byłem. Bo tam już wszyscy wybici są, chyba że na nowo ożywieni zostali. A jednak na nowo zostali ożywieni. O Jezu. Trochę tu będzie roboty. Dobra. Zakradniemy się do tamtego koleżki. Tutaj sam jest. Kurde! Nie widzi mnie? Ale gość. Ale gość. Może i dobrze. Kurde, nie wiem gdzie tamten jest, wiecie? Dobra, ryzykujemy. Trzeba pozbyć się ich po kolei. Kurde, jeszcze tam idzie, dobrze zobaczyłem. Już miałem do niego biec. Tam naprzeciwko jeszcze. Dobra. Jeszcze tego koleżkę trzeba wykończyć. Staramy się to na szybko zrobić. O ile nie będzie żadnych przeszkód. Dobra, trzeba się rozejrzeć, czy tutaj jeszcze nikogo nigdzie nie ma. Dobra, tam trzeba tam jakiś koleś jest zielony. Ja mam go... ja mam go uwolnić, dobra. Tutaj jest dwóch, tutaj jest jeden. W sumie nie wiem, z której strony mam... Nie. Kto mnie widzi? Kto mnie widzi? O nie.
On sobie tam pójdzie, to go załatwimy. Dobra, on poszedł. Teraz pytanie, w którą stronę się ten koleżka obróci. Nie. Kurde, on się teraz obrócił chyba w to, a nie, ja tutaj stanął. Kurde, no jest problem, jest problem. Dobra. Trzeba będzie chyba tego wykończyć. Oby tylko tutaj nie patrzył. Oby tylko tutaj nie patrzył. Osiągnięcie jakieś dostałem. Wow, ale go chwycił. Cicho. Dobrze jest, wszystko jest na dobrej drodze. Koniec panowie imprezy. Koniec panowie imprezy. Impreza była szybka. Czekajcie, tą kobietę też sobie tutaj... No wybaczcie, ale musiałem się tej kobiety pozbyć. Byłyby same problemy z nią. Dobra. To co, trzeba chyba tam to zhakować, tak? Które to jest miejsce? To będzie tam. Chociaż tam chyba w środku coś jest jeszcze, żeby wykraść. Czekajcie, to ja muszę zhakować, co ja muszę... A, dobra. Tam się sobie podpina. Dobra. Tam jest jeszcze jakiś dodatkowy klucz, nie? Kurde, teraz jak będzie rozmawiał, to nigdzie nie da rady wejść. Dobra. Ten ma klucz. No i co? No i od wypuszczamy naszego uciekiniara. To znaczy uciekiniera. No... Więźnia. Bił go? Nie, no to czego on krzyczy? Telewizję ogląda, no to czego on krzyczy? No ja nie rozumiem. Kolego. Jaki elegancik, kurde. No i co, jeszcze będą mnie tutaj poszukiwać, tak? Co to jest? Aha, to do, żeby naładować sobie baterię dodatkowo. Dobra, to co? Chyba uciekamy stąd, kurczę. To jest jakiś gdzieś cwaniacz. Ja nie wiem, co oni tak szybko chodzą spać. Dobra.
wystarczy po prostu opuścić już ten teren i będzie. I będzie z głowy, no. Także powoli będziemy sobie się stąd oddalać. Będziemy najprawdopodobniej kończyć ten odcinek. Także zapraszam was na kolejne odcinki. Nikt nas nie gania, tak. Nikt nas nie gania. Misja wykonana, ale to jakieś punkty, jakieś coś. Fajnie by było coś przytulić. O, dobra, punkty są. Babo, chłop do nas dzwoni. Wow, co tu się stało? Koleś, co ty? We just proved the church keeps prisoners. I've got footage. We'll release a video soon to let the world know. What else do we need? I can lead you to the heart of the religion, the holy relics, the original source. Dobra, zrobimy sobie. Ej, halo. Kurde. I'll see you there. Chciałem przesiadkę zrobić. Dobra, punkty. Spotkaj się koło coś tam, coś tam. Dobra, się spotkamy, nie ma sprawy. No dobra, w takim razie będziemy kończyć ten odcinek. Zapraszam na kolejne odcinki z serii Watch Dogs. Pozdrawiam serdecznie, zostawiajcie lajki, subskrybujcie kanał. Cześć, na razie, hej!